Sporty walki, twój konik, wiadomo, KSW 30. Powiedziałeś gdzieś, że to jest najmocniejsza karta. Mam nadzieję, że nie przekręciłem twoich słów. Dlaczego to jest najmocniejsza karta? No nie wiem, przekonaj mnie, czy powiedzmy takiego pojedynczego kibica, że ta karta jest mocniejsza niż karty, na których były tak zwane freak fighty, tak? Którymi się, nazwijmy to, miliony zwykłych zjadaczy chleba gdzieś tam interesowało. Tutaj będziemy mieli to, na co chyba ci prawdziwi kibice MMA czekali, bo to są te walki typowo takie, już, no nie ma tam w zasadzie szukać frika, można powiedzieć, ze świecą, tak? Ale przekonaj mnie, dlaczego ta karta jest większa niż poprzednie. To znaczy tak, na początek myślę, że termin prawdziwi fani MMA jest taki dosyć niesprawiedliwy też pewno dla wielu kibiców, którzy na co dzień się tym sportem nie interesują, a jak najbardziej kibicują naszym zawodnikiem. Druga sprawa, myślę, że fanów KSW, bo nie mówmy fanów MMA, ale fanów KSW możemy podzielić na tych, którzy się na tym sporcie po prostu znają i doceniają poziom sportowy, znając nazwiska rywali, których nie zna tak zwany, no nie wiem, hardkorowy Janusz, niech będzie, wiesz, który walki ogląda dla Mariusza Podzianowskiego, no i teraz mamy Dachalidowa i nieważne z kim oni będą walczyć, bo to jest absolutnie dla nich drugorzędne, oni chcą zobaczyć, jak później oni mamy leją kolejnych rywali. To jest karta zdecydowanie dla tych fanów, którzy znają się na tym sporcie i oni doceniają to. Między innymi, no, mi się wydaje, że troszeczkę się na tym znam, troszeczkę MMA w życiu łyknąłem i tak patrzę na ten fight card, to nie będzie gala z cyklu, tak jak większość gal KSW, że Polacy są zawsze zdecydowanym faworytem i nie warto na nich stawiać pieniędzy, bo zarobek jest niewielki, tak? Tu jest gala, która jest niesamowicie wyrównana sportowo i to cieszy. I w każdym pojedynku polsko-zagranicznym to nie Polak jest faworytem. Wręcz przeciwnie, myślę, że tak jak w przypadku Karoliny Kowalkiewicz z Farią, to Brazylijka będzie faworytką bookmacherów. Muszę zobaczyć zresztą, jak tam BetSafe.com wyrzucił kursy na to, ale tak jest. No, ja się jaram. Mam nadzieję, że nie będzie to sromotna porażka naszych zawodników, ale każdy pojedynek ma jakąś przyszłość, począwszy od pierwszych, od młodych chłopaków, którzy walczą o utrzymanie na kontrakcie KSW, potem main eventy w obronie mistrzowskiego pasa. No, Borys Mańkowski ma rywala absolutnego topu zawodników, którzy są poza kontraktem UFC, wiadomo, że wtedy są na wyłączność dla amerykańskiej federacji i no super, no tak mówiąc naprawdę kolokwialnie, ja się jaram i jeżeli zawodnicy faktycznie pójdą od początku ogniem piekielnym, to będzie najlepsza gala pod względem sportowym federacji KSW. Ja może o walkę wieczoru Cię nie będę pytał, ale zapytam Cię o inne starcie, które na przykład mnie osobiście bardzo elektryzuje. Saidow Mox. Jak widzisz ten pojedynek? No jak widzę, no chciałbym, żeby to była widowiskowa walka, żeby zawodnicy jakoś specjalnie nie przywiązywali gdzieś uwagi do planów taktycznych nakreślonych przez swoje sztaby, bo wtedy może okazać się, że będziemy więcej klinczy przy siatce mieli niż takiej czytelnej walki i wymiany napięści, czy fajnego grapplingu, bo akurat i Moksiu, i Aswan nam ten grappling zagwarantują. Nie chcę typować, wiesz. Dlaczego? Nie, no, znam się z Aswanem dobrze, z Kultim nawet lepiej. I ciężko, wiesz, no, jako komentator powinienem być obiektywny. Wiadomo, że nie jestem, już dawno o tym mówiliśmy, ale niech dadzą dobry pojedynek. No wiadomo, że jeżeli wygra ten pojedynek Mox, to moim zdaniem należy mu się walka o mistrzowski pas w kolejnym pojedynku. Jeżeli wygra Aswan, to oczywiście no, on wraca po tej dłuższej przerwie spowodowanej, wiadomo, problemami natury prawnej. No i zobaczymy, w jakiej jest formie przede wszystkim, czy ta przerwa troszeczkę go nie rozbiła i jeżeli wygra Saidow, to myślę, że jeszcze jeden pojedynek i dopiero walka o mistrzowski tytuł. Także dla mnie to troszeczkę taki swoisty eliminator do walki o mistrzowski pas i oby to zawodników nie zablokowało. Dobrze, KSW mamy gdzieś tam z boku. Jest jeszcze nowa postać na rynku MMA. Trypson się pojawił. Właśnie zapomniałem Cię ostatnio o to zapytać, teraz pomyślałem, że Cię zapytam. Co Ty sądzisz w ogóle o Trypsonie, o człowieku, który gdzieś tam kojarzony jest z, no powiedzmy, takim reality show, który gdzieś tam leciało na MTV, miało swoich odbiorców, swoich fanów, teraz bierze się za Twoją dyscyplinę sportu. Traktujesz go jako poważnego zawodnika, czy to jest też freak? Wiesz co, na obecną chwilę dla mnie Paweł Trybała jest absolutnym freakiem i zawodnikiem, który nie ma żadnego zawodowego doświadczenia i ja oczywiście bardzo bym chciał, aby pokazał i przekonał mnie, chociaż jak powiedziałeś, moje MMA, to nie jest moje MMA, to jest mój sport dla mnie taki i powiedzmy mam komfort, że mogę sobie siedzieć z boku i oceniać i ktoś chce to czytać, to będzie to czytał, czy słuchać wywiadu, to będzie słuchał wywiadu. Na obecną chwilę to jest zawodnik, który zaczyna swoją karierę, ja dosyć mocno i brutalnie
powiedziałem, że jestem na nie, jeżeli ktoś wyciera sobie troszeczkę twarz moją dyscypliną, która jest dla mnie i dla wielu chłopaków całym życiem, idąc do programu, zakładając fajne fajterskie koszulki, a mówiąc, że jest zawodnikiem MMA, potem ładuje w siebie, wiesz, tonę alkoholu, koksu i nie wiadomo czego jeszcze i wiesz, no to wizerunkowo nie robi absolutnie nic dla naszej dyscypliny, wręcz przeciwnie, może się zaraz okazać, że po pierwszym pojedynku, gdzie Trypson ten pojedynek przegra, powiedzą, albo nie daj Boże wygra, tak, bo potem będzie, dobra, po co ja mam trenować, czyli spędzać godziny na macie, skoro mogę iść do Warsaw Shore, wiesz, poimprezować, potem wyjdę do klatki i będę zawodnikiem MMA i założę super zajebiste koszulki Pitbulla czy Manto czy Tapauta. No to nie jest mój styl promowania tego sportu i oczywiście, jeżeli Trypson traktuje ten sport poważnie, a gdzieś dochodzą mi tam sygnały, że faktycznie trenuje, no to niech wygra kilka pojedynków, niech pokaże, że ten sport jest dla niego tak ważny jak dla mnie i wtedy przyjdę i poproszę o wybaczenie, ale na to jeszcze będziemy musieli poczekać. Ale będziesz pewnie komentował jego walkę i tak z jakim nastawieniem, Juras, bo ty do tych freaków to masz takie troszeczkę nastawienie, powiedzmy, no ambiwalentne, to jest chyba takie bardzo, bardzo słabe określenie tego. Nie, no postaram się normalnie to zrobić. No wiadomo, że na początku powiem o co chodzi i dokładnie to teraz mówię, prawdopodobnie powiem w transmisji, że musi udowodnić, że jest zawodnikiem MMA. Ale nie wiem, no wiesz, no dajmy szansę, no niech spróbuje, niech pokaże naprawdę, że mu zależy, to ja będę oceniał to, co widzę w klatce przez pryzmat sportu, to jak się zaprezentuje i na tle takim czysto technicznym i atletycznym, czy faktycznie trenował, czy więcej czasu spędził gdzieś tam w barze. No zobaczymy, no wszystko nam przyniesie ten pojedynek na East Cage'u. Nie mogę powiedzieć, że czekam na niego z utęsknieniem. Dla mnie pojedynek jak każdy inny zawodników początkujących, a tamtą lepsze, zdecydowanie lepsze zestawienia na tej gali w Toruniu. No ale fakt, że pytasz o ten pojedynek, znaczy, że kogoś ten pojedynek będzie interesował.